przeprowadzamy wywiad z szefem kuchni, Perłowa, pijalnia piwa. Jak to się stało, że jest pan szefem kuchni w Perłowej? Prawdopodobnie miałem najlepszy plan, jeżeli chodzi o ten lokal, jeżeli chodzi o wiadomo jedzenie. Profil już tutaj był stworzony przez Perłę, a my tylko mieliśmy jakby poprowadzić kuchnię, która obecnie tutaj funkcjonuje, kuchnię sezonową, tak zwaną kuchnię, która się zmienia wraz z porami roku, ze świeżymi produktami, z łączeniem piwa, dania wegetariańskie, mięsne, rybne i street food, to jest dosyć ciekawa rzecz, czyli hot dog, hamburger. Jeżeli chodzi o kartę menu, tak jak wspomniałem, zmienia. Jest to ser, śmietanka, wanilia, oczywiście laska waniliowa, nie używamy cukru podobnego do wanilii. Pokryty sernik jest tak zwanym białym ganache. Czyli co to takiego? Biały ganache jest to tak zwana polewa, która pod wpływem ekspertów wykwalifikowanych, tak, po dokładnie, prostu tak jak pani dystrybutorów, Małgosia, którzy w tym momencie są w stanie dobrać dla pacjentki programy. Odpowiedni, tak, odpowiedni program. Może skupmy się troszeczkę na programach. Programy są popakowane w formie takich boksów, tak? Może pokażmy, tak, żeby tutaj było, że to są w tym momencie, to jest dla kilku pacjentek? To jest seria dla jednej pacjentki. Dla jednej pacjentki. Tam jest w środku mieszanka różnych produktów. Mamy kwas. Witam Państwa serdecznie w naszym dzisiejszym studiu biznesowym. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Aleksandra Kus, przedstawiciel salonów firmowych Biura Podróży Itaka w Lublinie. Witam serdecznie. Witam. Grecja cały czas jest przez klientów naszych wybierana i ze względu na walory przyrodnicze, na ciepło, także na to, że nie trzeba mieć paszportu.